Cześć, siemanko, z tej strony Dawid, witajcie z powrotem u mnie na kanale. Tak jak Wam wspominałem, ostatnio wracamy z meczami ligowymi, a dokładnie z ich skrótami, czyli mamy nowy sezon 2023-2024, ale oczywiście w tym miejscu poproszę Was o zasubskrybowanie tego kanału, zostawienie lajka i napisanie mi, co mi w sumie życzycie na ten nowy sezon, a my przejdźmy do analizy przeciwnika. Ale zanim jeszcze przejdziemy do meczu, oczywiście partnerem dzisiejszego odcinka jest Eleven Team Sport. Jeżeli byście byli zainteresowani zakupem sprzętu sportowego, czy to właśnie na mecze, czy na treningi, oczywiście w najlepszej jakości, macie tutaj oczywiście kod mój Zioberro, gdzie właśnie możecie go wykorzystać na sklep i kupić sobie troszeczkę tani sprzęt sportowy. Bardzo Wam polecam, a oczywiście najlepsze buciki przydadzą Wam się do strzelania bramek i oczywiście do bronienia. A my i przejdźmy do analizy przeciwnika. W pierwszej kolejce okręgówki rzeszowskiej mierzyliśmy się z KS Zaczernie na wyjeździe. Mogę Wam powiedzieć właśnie, że z drużyną, gdzie aktualnie gra Cachu, czyli mój serdeczny właśnie, że kolega, którego kojarzycie z nagrywek. Znaję, że co mieliśmy w głowie, że ten mecz na pewno będzie bardzo ciężki, ponieważ Zaczernie miało jednak dużo właśnie, że wzmocnień, jeżeli chodzi o ten sezon. Były to na pewno ciekawe nazwiska i widzieliśmy, że tamten teren jest bardzo ciężki, więc na pewno mieliśmy coś takiego, że będzie łupanka i na pewno ten będzie ciężki, co na pewno właśnie, że pokazały pierwsze minuty i właśnie sobie przejdźmy do tego. Więc mamy pierwszy gwizdek i rozpoczynamy to spotkanie. Jak od razu widzicie, bardzo ciężkie warunki i na kamerze meczowej bardzo mało widać, jeżeli chodzi o światło. Strasznie przeszkadzało mnie, dość, że kamerze, to właśnie jeszcze mi, co potem sobie zresztą zobaczycie. Mamy pierwszy mój kontakt z piłką, czyli prostopadła piłka zagrana w głąb pola karnego, gdzie właśnie, że wyprzedzam w tym momencie właśnie, że Cacha i przeskakuje dosłownie za jego pleców, przełapując piłkę tą prostopadłą. Zaczenie w pierwszych minutach mocno siedziało na nas, tak że jest cofnięta piłka do mnie i ja zagrywam mocno do skrzydłowego, żeby tam się utrzymał na połowie przeciwnika. I mamy sytuację, gdzie Zaczernie schodzi skrzydłem, zagrywa do środka i Cacha oddaje strzał gdzieś z 14 metra prosto w środek bramki. No i właśnie co się dzieje? No wpada bramka i jest wynik 0-1. W tym momencie zadajcie sobie pytanie, że Dawid, co ty tam zrobiłeś? Krótko Wam powiem, po prostu nie widziałem piłki. W momencie, kiedy Cachu ją uderzał i ona już była praktycznie już na mojej wysokości, ja sobie już ułożyłem dłonie, no już chciałem ją praktycznie przełapywać, ale że ona leciała właśnie, że z góry do dołu, to był ten moment właśnie przede mną, gdzie ona delikatnie opadła i ona mi po prostu zgasła. Nie widziałem kompletnie właśnie, gdzie jest ta piłka. Poczułem ją po dłoniach, że ona mi ucieka właśnie, że od rękawic i zacząłem już się po prostu, jak widzicie, tam zawracać przez ramię, żeby ją wybić. Niestety nie zdążyłem i ją wbiłem praktycznie tam do pobocznej strony słupka. No i mamy taki głupi mój błąd gdzieś w 15-20 minucie. No i startujemy właśnie, że z takim 0-1, które nie powinno być i nie byłoby w ogóle potrzebne. My się nie poddajemy i musimy oczywiście podjąć walkę. Zaczernie jednak nas odbija i praktycznie 100% akcja Zaczernia, gdzie bronię na pół właśnie, że z obrońcą jeden strzał, a drugi był po prostu, nie wiem, czy to było podanie, czy zagranie, czy strzał, nie mam pojęcia, w każdym bądź razie był on już niecelny. Ale my oczywiście również odbijamy tą pijeczkę ping-pongową i wyrównujemy na 1-1, gdzie do wybitej piłki za pola karnego dopada Adrian właśnie i strzałem praktycznie koło słupka pokonuje bramkarza i mamy wynik 1-1, mecz zaczyna się od nowa. Widać, że ugryźliśmy Zaczernie, oni przechodzą na przykład do ataku, gdzie jest właśnie uderzenie kontrowe w moją bramkę. Ja ją delikatnie wybijam po koźle i mam czystą właśnie, że sytuację i dochodzi do kolejnej sytuacji bramkowej, gdzie w 30 minucie wychodzimy na prowadzenie, gdzie Adrian pakuje centrę w bramkę i Maciek perfekcyjnie strzelałem z głowy, wykańcza to i mamy wynik 2-1. No mecz praktycznie się ułożył od nowa i się do nas oczywiście uśmiechnął. Mój błąd na pewno gdzieś miałem w głowie, co było nieodpowiednim z moim zachowaniem i są też właśnie konsekwentne do tego sytuacje. Jest jedna sytuacja, gdzie właśnie krzyczę właśnie Bońkowi, że mówię, że jest moja piłka i ją chcę wykasować. On zatańczy z tym napastnikiem i myślałem, że on będzie tą piłkę wybijał. Ja już praktycznie miałem odłożone ręce i on w ostatniej chwili mi tą piłkę sprzedał. I ja właśnie ją wybiłem jakoś tam głupio ją kolanem, stąd właśnie było to niepotrzebne. A druga sytuacja jest to po prostu, gdzie była centra w bramkę i ja nie zdecydowałem się na normalny chwyt piłki w tej wysokości literką W, tylko stwierdziłem, że będę ją po prostu zamykał właśnie, że pod chwytem i ona mi tam delikatnie odbija się od klatki i wybiła się na rzut rożny, co było nieodpowiednim moim wyborem. W pierwszej połowie jeszcze była jedna sytuacja, gdzie właśnie przełapuję piłkę gdzieś półrostopadą, która była bezpańska i tym sposobem mamy praktycznie już zakończenie tej pierwszej połowy z moimi wszystkimi kontaktami. Na pewno ten mecz nie zaczął się dla nas dobrze.
Bardzo się cieszę, że chłopaki nie dość, że go wyrównali, to jeszcze właśnie, że wyprowadzili nas na prowadzenie. I w mojej misji, w mojej głowie teraz było tylko właśnie, że utrzymać ten mecz i za wszelką cenę właśnie, że go wygrać. Stąd rozpoczynamy drugą połowę i są właśnie dwie sytuacje, w których były to właśnie dwie centry w pole karne w okolicach 5 metra, gdzie ja je właśnie, że wszystkie przełapywałem i jak najwyżej właśnie, że mogłem. I następnie los się do nas uśmiecha. 56 minuta, Adrian pakuje piłkę za pola karnego. Mocny strzał, bramkarz był bez szans, zasłonięty i mamy wynik 3-1. Duża nasza radość właśnie, bo to co chcieliśmy na razie, plan się mega realizuje. Wydaje mi się, że Zaczernie myślało, że po tej pierwszej bramce, że oni łatwo wygrają ten mecz. My nie odpuszczaliśmy. Są dwie kolejne sytuacje, gdzie głębokie wrzutki w pole karne, wszystkie właśnie je obie przełapuje. Jedna jest wyższa, druga jest niższa. I dochodzi do kolejnej sytuacji bramkowej w naszym wykonaniu, gdzie to jest 80 minuta, kontra Iskry właśnie. I w sytuacji sam na sam Ambul bierze, pakuje piłkę i mamy wynik 4-1. Nikt się takiego scenariusza nie spodziewał, ale wynik na pewno nas bardzo cieszy. I tu macie jeszcze ostatni wgląd w kamerę, gdzie ona mi potem właśnie, że padła, ale mogę wam powiedzieć, że to było na 5 ostatnich minut czasu doliczonego, gdzie już praktycznie nic się nie wydarzyło pod moją bramką. Jedna sytuacja, gdzie przełapywałem piłkę na pół z obrońcą i napastnikiem, ale zaliczył właśnie mi tam napastnik z templa, to gdzieś ten czas właśnie, że uciekł, dwa wybicia, że tym sposobem mecz się zakończył wynikiem 4-1 dla Zgłobnia. Możemy w tym momencie przejść do podsumowania tego meczu. Na pewno jeżeli chodzi o wynik końcowy, bardzo się wszyscy cieszyliśmy, bardzo dobra inauguracja z ciężkim przeciwnikiem, nikt się chyba tego właśnie, że nie spodziewał. Na papierze na pewno nie byliśmy tymi zwycięzcami, którzy właśnie mieli wyjść z tego pojedynku zwycięsko. Fajnie, bardzo dobry wynik, cieszę się z tego, jeżeli chodzi o zachowanie i moją grę w tym meczu. Nie jestem zadowolony na pewno z tej bramki, bo była ona fatalna. Co mogę powiedzieć? No taka jest prawda, była ona zaliczona do takich szmat bramkarskich. Niestety, szkoda. Mam nauczkę na przyszły mecz, że albo po prostu będę przygotowany, że z czapką. Nigdy nie grałem w czapce, ale tak jak wam mówiłem, nic kompletnie nie widziałem, jeżeli chodzi o to światło. Tak samo właśnie, że widzicie, było właśnie, że w kamerze. No, to światło było takie właśnie agresywne, że wydaje mi się, że mało tych sytuacji, które wam właśnie, że pokazałem, były właśnie, że one widoczne. Za to muszę ja was właśnie, że przeprosić, że następnym razem uwzględnię to na przykład na nagraniach, albo będzie to po prostu nagranie z dwóch kamer i jakoś to po prostu rozwiążemy. Także jeżeli chodzi o ten błąd, nie powinien on właśnie się w ogóle wydarzyć, a potem te takie mikrobłędy, jeżeli chodzi o moje błędne decyzje przez tą jakby wcześniejszą, jakby złą interwencję. Dobrze, że potem tak dosłownie, że ochłonąłem, czułem właśnie, że wsparcie właśnie, że od chłopaków i jednak wszystko poszło po naszej myśli. Mecz się nawet bardzo ułożył, wyszliśmy z niego zwycięsko. Trzy pierwsze punkty, bardzo dobre przypieczętowanie inauguracji w naszej lidze. Także moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak wyglądało nasze podsumowanie pierwszego meczu ligowego. Napiszcie mi poniżej oczywiście, co sądzicie o mojej grze w tym meczu. Proszę was oczywiście o zasubskrybowanie tego kanału, zostawienie serdecznego lajka i widzimy się w kolejnym niedzielnym odcinku. Powiem wam troszeczkę takiego małego spoilera, że będzie on z ciekawym trenerem, z ciekawą osobką. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano!